Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Polaków Gitarowe Rozmowy. Obiecałem wam rozmowę z Mauserem, ta rozmowa wreszcie się udała. O tą rozmowę prosiliście dobrych kilka lat. Z Mauserem mieszkaliśmy kiedyś w tym samym mieście, którego nie ma, czyli w Lądku-Zdroju. I jakoś tam nam nie dane było się spotkać, gadaliśmy kilka razy, posyłał mi swoje nagrania zespołu Unsun. I generalnie, potem się zaczęła ta wiecie co, co się nie mówi już o niej, bo już jej nie ma. I jak się to zaczęło, to spotkaliśmy się na żywo po raz pierwszy na ostatnim koncercie zespołu Vader, jaki zespół Vader przed dał. I był to koncert właśnie w Londynie. Tam się z Mauserem już poznaliśmy, a potem się umówiliśmy na wywiad i za żadne skarby już nie mogliśmy się spotkać, bo pozamykali wszystko. Ale co się odwlecze, to nie uciecze, jak to mówią, więc generalnie wywiad się w końcu udał. Co prawda, jest trochę krótki, być może jest trochę za mało i być może jest taki trochę, że no ja czuję trochę niedosyt, nie będę ukrywał, ale zrobiliśmy ten wywiad na wielkiego partyzanta. Jak wiecie, te wywiady, chociażby no ten, który był ostatnio z Frontside'em, powstają na partyzanta, było słychać wszystkie hałasy, które gdzieś tam grały, kapele i tak dalej, i tak dalej. Tu też będzie słychać te hałasy. Nie mieliśmy na to specjalnie wyznaczone miejsca. Generalnie mieliśmy tak, że no robiliśmy tak jak mogliśmy. Ja też byłem po takim wywiadzie już właśnie z Frontside'ami dosyć długi. Mauser musiał zaraz gdzieś tam znikać, bo już wchodzili na scenę. Udało się. To, co jest, wyszło i tak jest, myślę, że dużo różnej fajnej wiedzy, której gdzieś tam być może potrzebowaliście, a może nie. Dziękuję wszystkim, którzy kanał wspierają poprzez Patronite, bo oczywiście dzięki temu, że wspieracie, taka właśnie seria, między innymi jak PGR, czyli Polaków Gitarowe Rozmowy, rozwija się, bo chociażby mogę pojechać do Warszawy i wydać pieniądze na to, żeby tam dojechać i z tego, co wy wpłacacie, no to wszystko idzie na przykład właśnie w te podróże, więc generalnie słuchajcie, no pomagacie mi mega, mega, mega bardzo. Jak wiecie, są za to różne nagrody też i na różne sposoby można wspierać, ale już nie przedłużam. Już zapraszam do Warszawy, do klubu Progresja. Powiedziałem wcześniej, że Proxima. Do Progresja oczywiście, w którym bardzo fajne koncerty są i kilka wywiadów już tam dzięki wam, dzięki uprzejmości różnych ludzi zorganizowałem. Ogłoszenia oczywiście na samym końcu. Przed wami Maurycy. Jedziemy. Dobrze mu się grało. Dobrze zagrali. Łoili jak trzeba. Wadery. Wielki powrót do Polski. Dzień dobry. Na ten wywiad, nie wiem, chyba z 5 czy 6 lat się umawiamy tak naprawdę. Tak, coś takiego jest. Już zaczęliśmy się umawiać w Londynie, ale coś tam nie pykło niestety. I spotkanie w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Mauser, prosiliście, jest. Mauser, który obecnie mieszka w Londynie, dlatego ostatnim razem się widzieliśmy w Londynie w ogóle na ostatnim przed pandemią koncercie Vadera i w ogóle na jednym chyba z ostatnich koncertów, jaki był, bo ja nie wiem, czy to nie było tak, że dwa dni potem włączyli jakoś, wiesz, całkowicie brak możliwości spotykania się i też nie mogliby się nawet spotkać jeszcze wtedy w Londynie, bo nie można było do siebie nawet jeździć. Był absolutny lockdown całego miasta. Całkowicie było to zamknięte, no ale w końcu nam się udało. Przy okazji jesteśmy tego, że Vader ma 40-lecie. Tak, 40-lecie. I przyjechałeś zagrać trochę piosenek, tak? Tak. Przyjechałem zagrać z zespołem i celebrować 40-lecie istnienia zespołu. Także będę grał z nimi na tej całej polskiej trasie. No łącznie 9 piosenek. Tam setlista się zmienia nieznacznie, ponieważ dzisiaj znajdujemy się w Warszawie. Dzisiaj mamy specjalny bonus dla was. Nie zdradzę w tej chwili, jaki to jest utwór, chociaż pewnie jak to nagranie się ukaże, to już i tak będzie po wszystkim, ale w każdym razie ja gram z zespołem 8 piosenek i to jest mój wkład, praktycznie to jest czas, kiedy od momentu, kiedy doszedłem do zespołu i praktycznie do zakończenia mojej działalności, czyli do roku 2008, ten okres czasowy będę grał na pewno. Dużo ci zajęło czasu nauczenie się tego wszystkiego z powrotem? Znaczy nauczenie, właściwie... Czy właściwie to zostało w pamięci mięśniowej i było gdzieś tam w środku? Częściowo tak, ale powiem szczerze, że do tej trasy musiałem się przygotowywać praktycznie przez ostatnie prawie 5 miesięcy. Z tego względu, że wcześniej grałem na gitarze dość nieregularnie, więcej czasu spędzałem nad miksowaniem innych rzeczy, wszystkiego tylko nie swoich rzeczy tak naprawdę.
I żeby się czuć komfortowo na tej trasie, postanowiłem po prostu tak jakby narzucić sobie taką samodyscyplinę, że po prostu codziennie gram na gitarze minimum 2-3 godziny. Do tego dochodzi siłownia jeszcze, żeby w razie czego, jak już wiadomo, że na te koncerty są bardzo intensywne. One przypominają tak naprawdę treningi fizyczne, ponieważ my tam, no, muszę dużo machać głową, także moja kondycja musi być po prostu nieskazitelna, a ponieważ no, nie mam już 20 lat, mam w tej chwili, jestem prawie 50-letnim facetem i żeby po prostu nie wysiąść po dwóch numerach, no to musiałem naprawdę dość intensywnie się przygotowywać. Także, tak jak mówiłem, przede wszystkim gitara, siłownia i to by było właściwie wszystko. I to cały sekret. No, no i 5 miesięcy przygotowywań. Tak naprawdę. I codziennie 5 miesięcy po 2-3 godziny? Tak, tak, tak. Aż tak? Tak, dlatego dziś na trasie czuję się komfortowo i niektórym może się wydawać, że tak jakbym się czas zatrzymał tak naprawdę, mm-hmm. że nagle pojawiłem się na koncertach i jest dokładnie tak samo jak było, ale to też wymagało przygotowań. To nie jest tak, że ja po prostu wziąłem gitarę i już jestem na trasie, coś tam przegrałem piosenki raz, dwa. Nie. Musiałem się naprawdę do tego przygotować, bo tak jak już wspomniałem wcześniej, ja ćwiczyłem dosyć nieregularnie tak naprawdę na gitarze i ta moja ręka, ona nie była w 100% tak naprawdę przygotowana do tego, żeby znieść tak długi set koncertowy. Co innego jest siedzieć w domu, grać sobie na gitarce, a co innego jednak no, grać te koncerty, gdzie trzeba też się poruszać, machać głową i w tym momencie no, tracisz dużo energii. Marek, czy on mówi prawdę? Marek nie wie, bo... jak znud! No tak. A w Londynie, jak siedziałeś, to znaczy siedzisz, mieszkasz, tak, tak, to masz kontakt z muzyką cały czas, nie, no tak? Tak, oczywiście, pewnie, że mam kontakt. Ale nie jest to taki, no nie jest to już praca, nie jest to już nie, dlatego, wkładanie że... w to totalnie całego serca, no bo jednak ty nie, jesteś bo... listonoszem, dobrze pamiętam? Tak, 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 no. Pracuję w Royal Mail, tak, 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 zajmuję się dystrybucją listów, dostarczaniem listów. Mhm. Ale czekaj, bo wysyłałeś mi jakiś taki, chyba 3 lata temu, wysyłałeś mi jakiś taki projekt, że zrobiłeś nową, zupełnie nową muzykę. Tak, taką, tak. Z dziewczyną na wokalu? Dobrze? Nie, to nie, tak? To nie ja, to na pewno ja ci tego nie wysyłałem. Nie. Mam swój projekt, nagrałem go już no, ładnych parę lat temu, tylko projekt tak naprawdę leżał w szufladzie niedokończony. I z racji tego, ostatnio, z racji tego, że no, tu się umówiliśmy z Peterem, że jedziemy wspólnie na trasę, ja się wziąłem po prostu za ćwiczenie na gitarze i nagle w tym samym czasie po prostu dokończyłem wszystkie te rzeczy, których nie mogłem skończyć przez wcześniejsze lata. Także mój materiał jest nagrany, jest zmiksowany, jest zrobiony master tego materiału, jest gotowy do wydania, mam już zrobioną również okładkę płyty i myślę, że ten materiał ukaże się jeszcze w tym roku. A to jest materiał, taka sama muzyka, czy trochę inna jednak? To znaczy, ale taka sama no, muzyka. No w sensie, no ciężkie, tak, wiesz, tak, defowe klimaty, jakieś tak, techniczne tak, granie, tak, ale bardzo gdzieś melodyjne. Tam w innym kierunku? Nie, bardziej tak jak mówisz, czyli są to takie bardziej defowe klimaty, ale jest to na pewno bardzo, bardzo melodyjna płyta. A to jest cały powiedzieć. Skład, czy to jest twoje autorskie? Nie, to jest moja autorska płyta, ja tam na tej płycie gram na gitarze, za wokale też odpowiadam ja. Zaprogramowałem wszystkie bębny na tą płytę, nagrałem basy, właściwie wszystko sam zrobiłem, ponieważ mam taki komfort, że mam w domu po prostu małe studio i mogę zrobić praktycznie wszystko sam. Oczywiście fajniej by było mieć nagrane bębny przez żywego bębniarza, ale w tamtym okresie akurat nie miałem takiego odpowiedniego człowieka, który mógłby mi to zrealizować, a zależało mi na tym, żeby to zrobić w miarę szybko. Także po prostu zrobiłem wszystko sam, mam, wszystko jest nagrane, chcę to wypuścić, mam wiele nowych pomysłów, dlatego chciałbym, żeby to wyszło jak najszybciej i natychmiast zabieram się za nowe rzeczy, bo ten czas pomiędzy tym, kiedy ja to tak naprawdę komponowałem te utwory, no to jest już parę lat temu. A będziesz to owszem nie wyszło, spróbował ale... szukać kogoś, żeby to tak, grać tak, na żywca, tak. Żeby złożyć tak, sobie oczywiście, kapelę normalnie? Tak, dokładnie taki mam plan. Mhm. Także, ale to wszystko po tej trasie, niech skończy się najpierw to, co tutaj zacząłem, bo to jest teraz najważniejsze, chciałbym się skupić na zagraniu tej trasy. Naprawdę dobrze, no bo to jest tak, dla mnie to jest taki comeback. I ludzie oczekują czegoś specjalnego, mają jakieś duże wyobrażenie tak naprawdę i powiedzmy swoje wymagania, jak ten mój comeback miałby wyglądać razem z zespołem Vader. Mm-hmm. No i ja nie chciałbym nikogo tutaj zawodzić i rozczarowywać, że o, Mauser wrócił, ale to już nie jest to samo. Także
naprawdę zrobiłem wiele, żeby po prostu tutaj ma być tak, jak tak, było zawsze tak, i dokładnie. Nie, że to jest jakiś tam doskok, tak, tylko po prostu tak, jest to zrobione tak, na 1000%. Tak, no tak, bardzo tak, fajne podejście, tak, nie? Tak. Bo można było to rzeczywiście, wiesz, zrobić gdzieś tam, jestem Mauserem, wyskoczyłem dokładnie, na 4 piosenki. Ale to nie o to chodzi. A to nie o to chyba nie, no, trzeba dbać chodzi, o swoją reputację. Powiedz mi, wracając do samych początków, początkuniów, skąd ta gitara się w ogóle w twoim życiu wzięła, w twoich rękach? Co cię do tego doprowadziło? Ile miałeś lat? Właściwie to najpierw zacząłem grać na gitarze klasycznej, na gitarze akustycznej. Jeszcze miałem wtedy gitarę i to miałem struny nylonowe, ale to było takie bardziej, ja wiem, no takie po prostu granie akordów. Nie słuchałem muzyki metalowej, ja wtedy grałem jeszcze na skrzypcach w szkole muzycznej. A, czyli masz wykształcenie tak, muzyczne? Tak, mam wykształcenie jakieś muzyczne. Tak, podstawę tak, miałeś, tak, no. Tak. I tylko, że bardziej, no, pierwszym moim instrumentem to były skrzypce. Gitara doszła później, ale zawsze mnie fascynowała gitara, tak naprawdę. I powiem szczerze, bardzo chciałem grać na gitarze i w momencie, gdy rodzice mi kupili gitarę, no to po prostu siedziałem i tam ćwiczyłem na tej gitarze. A muzyka metalowa przyszła z czasem. Tam nagle pojawiły się gitary elektryczne. Ja już pamiętam, że jak zobaczyłem w ogóle gitarę elektryczną, to wiedziałem, że nie, no ja muszę mieć taką gitarę, muszę grać na gitarze elektrycznej. Zrobię wszystko, żeby taką gitarę posiadać i żeby się nauczyć naprawdę dobrze grać. No i potem wiadomo, no, w miarę słuchania różnych innych zespołów metalowych. Wtedy ja dopiero zaczynałem, to były moje początki z tą muzyką. Ile miałeś lat? I wtedy, z tego co ja pamiętam, gdzieś około 14. Czyli tak. Wcześniej zacząłeś się interesować. Niektórzy jeszcze wcześniej, ale generalnie generalnie jest to wcześniej. Tak, tak, dosyć. Przed chwilą rozmawiałem z chłopakami z Frontu i oni mieli po 18-20, jak zaczęli grać na gitarze. No tak, nie? Tak. No to ja rzeczywiście stosunkowo wcześniej i powiem szczerze, że. No przede wszystkim chciałem, pierwszy jak słuchałem zespołów metalowych, to wiedziałem, ja chcę mieć swój własny zespół, chcę grać w zespole. Aha. No muszę po prostu i robiłem wszystko, żeby po prostu w tym zespole zaistnieć. Nie? Najpierw, żeby ten zespół po prostu mieć i żeby być muzykiem. No najpierw wiadomo, były jakieś tam zespoły kumpli ode mnie z miasta, a później tak to w ramach po prostu zwykłej ewolucji. Znaleźli się ludzie, z którymi już tam zaczęliśmy grać wspólnie dłużej i po kolei powstało Desire, potem grałem Christagony, no i potem to już był właśnie Vader. A dlaczego tak bardzo, aż tak ekstremalna ta muzyka? Skąd zastanawiałeś się kiedyś nad tym, dlaczego to jest właśnie, wiesz, death metal, gdzieś tam jakiś black metal, no ciężary już takie totalne, ekstremalne. Znaczy, dlaczego akurat w tym kierunku cię to poniosło? Nie, dlaczego nie grasz thrashu na przykład, albo heavy metalu? Dlatego, że wtedy, kiedy ja zaczynałem słuchać muzyki metalowej, to istniało już parę gatunków w takim ogólnym pojęciu metalu, czyli już był heavy metal, już był thrash metal. Death metal w tamtym momencie, kiedy ja zaczynałem słuchać, on się dopiero wchodził, tak naprawdę on się dopiero pojawił. I to było, ja słuchałem wtedy masę właśnie kapel thrashowych wtedy, w tamtym okresie. I death metal nagle tak wkroczył po prostu na salony. Z buta po prostu. Aha. I wszyscy, pamiętam, wszyscy moi znajomi, oni wszyscy nagle zaczęli słuchać kapel death metalowych. Jak ja pierwszy raz to usłyszałem, to sobie tak pomyślałem, kurde, no takie ciężkie granie. No bo mnie odrzuciło w trochę, to już za bardzo, nie? Tak, za dużo, tak, tak. Nie? Ale potem, im więcej słuchałem różnych zespołów, to okazało się, że praktycznie to ja już tylko tego słucham. Że już ten thrash metal trochę zszedł na bok. Bo to już był taki gatunek dosyć mocno wtedy, może nie wysłużony, ale taki wyeksploatowany. Mm-hmm. A death metal był czymś zupełnie świeżym. Świeższym. Tak. No dobra, ale poczekaj, bo thrash metal od death metalu różni się no, trochę prędkością, nie? Na pewno. Szybciej. No, to w życiu. Konstrukcja utworów, przede wszystkim prędkości. Bębniarze grali zupełnie inaczej, pojawiły się nowe rzeczy takie jak blasty. W thrash metalu nikt nigdy nie blastował, nikt nigdy nie grał, kurczę, takich szybkich temp. No ale jest o co mi chodzi, jest trudniejsze. Czy thrash metal jest trudniejszy? Nie, no def jest trudniejszą muzyką do grania. Miałeś kogoś, kto cię na to naprowadził, wiesz, nie, jakiegoś nauczyciela, wiesz, jakoś czy wyczułeś to samemu? Nie, no po prostu samemu to wyczułem, tak naprawdę. Ja nie uważam, że death metal jest trudniejszy od thrash metalu, bo są zespoły thrash metalowe, które grają naprawdę skomplikowane rzeczy, jeżeli chodzi o warsztat gitarowy. Na przykład, jest masa takich zespołów, które naprawdę grają technicznie fantastycznie, ale death metal był czymś więcej, był tym, czym po prostu
Nie wiem, może ja na to czekałem po prostu. No to był taki naturalny rozwój. No. Także wiesz, ten wokal brutalny, taki inny, już taki nieśpiewany. Nie było tej, wiesz, tej takiej melodyki w tym wokalu, ale tam była ekspresja, pasja i ta właśnie brutalność. Mnie to strasznie pociągało i no i tak zostało. A miałeś w ogóle jakiegoś nauczyciela gry na gitarze kiedykolwiek? No mając ten background ze szkoły muzycznej, na pewno zacząłeś też od troszeczkę innego pułapu. Znałeś już teorię jako muzyki, interwały, tak, gdzieś ci to pomogło. Tak, tak, no, gitarę jako klasyczną tako, to też na pewno ci pomogło. Tak, takiego stricte nauczyciela nie miałem, ale zawsze znajomych, którzy grali na gitarach, czy nawet w szkole muzycznej, czy w ogóle ktokolwiek, kto grał lepiej ode mnie, po prostu się pytałem różne rzeczy. Słuchaj, a jak grasz to? A jak grasz to? A jak grasz to? A co zrobić, żeby na przykład, powiedzmy, zagrać taką i taką piosenkę? Jakie akordy muszę na przykład zagrać? No to takie proste rzeczy, takie proste początki. Zaczynałem tak jak każdy tak naprawdę. No a później, jak już pojawiła się gitara elektryczna, no to metal i, no, i zacząłem się uczyć takiego stylu gry po prostu. Pamiętasz swoją pierwszą gitarę elektryczną? Moją pierwszą gitarę elektryczną? Tak, pamiętam. No taka była ta gitara, powiem szczerze, nie spełniała do końca moich oczekiwań, ale wtedy no, nie było mnie stać na inną. Przede wszystkim też wiedziałem, że moi rodzice nie tak do końca chętnie patrzyli na to, że ja jednak coraz więcej czasu spędzam na graniu na gitarze, a nie ćwiczeniu na skrzypcach. Aha. Bo to był mój główny instrument. Aha. I myślę, że oni troszeczkę się bali tego, że ja te po prostu skrzypce zaniedbam, że zacznę po prostu grać więcej na gitarze. Nie byłoby to złe, no bo przecież to też jest instrument, tylko tyle lat, ile pracowałem na to, żeby powiedzmy mieć jakiś tam poziom na tych skrzypcach, no to nie chcieli, żebym to po prostu zmarnował. A grasz cały czas na skrzypcach? W tej chwili to już praktycznie nie, ale mój syn gra. A jakbyś wziął skrzypce, to bym to zagrał. Wszystko jeszcze zostało? Nie, no nie, to zostało, nie? Oczywiście. Może, no nie, wiadomo, no nie mam takiej wprawy jak kiedyś, ale tak, jeszcze bym wiele rzeczy zagrał, to na pewno. No dobra, co to była za gitara? To chyba była gitara jakiejś koreańskiej produkcji, czy może indonezyjskiej. Indonezyjskiej to chyba jeszcze wtedy to się nie. Chyba, już, no nie pamiętam, ale to się nazywa, ta firma nazywała się Dylon. Dylon, tak. Nie wiem skąd oni byli tak naprawdę. Aha. Nie mam pojęcia, no to po prostu, nie wiem, jakaś hybryda. Wyglądała jak Jackson. A tak naprawdę, nie była to najlepsza. Ale dobra, można było na niej grać tak naprawdę. Można było jakoś tam się rozwijać. Czy jesteś sprzętowcem w ogóle w tym momencie, czy jednak jesteś wierny jakiemuś tam jednemu instrumentowi? No bo z tą gitarą cię widzę już... Długo. To myślę, znaczy powiem tak, że... Odkąd zaczęliśmy w ogóle rozmawiać kiedykolwiek, to już miałeś tą gitarę, tak, nie? Tak. Powiem szczerze, że tak, nie przywiązuję się generalnie do gitary. Jeżeli powiedzmy na jakiejś gitarze dłużej nie gram, i mam, powiedzmy, nowe gitary, wiem, że generalnie no, będę grał na tych nowych, to raczej te stare po prostu sprzedaję. Nie kolekcjonuję gitar. Nie kolekcjonuję gitar? Nie, i w ogóle się do tego nie przywiązuję tak naprawdę. A ile masz gitar w tym momencie? W tej chwili mam dwie gitary. No to nie, no to czyli dwa te Washboardy. To jest bodajże wersja... Przepraszam, nie widzę. To jest wersja koreańska i to jest robiona taka wersja standardowa. To jest model Evil Twin. To może pokażę lepiej. A drugą gitarę mam, to też jest Evil Twin, ale to jest robione już w custom shopie w Stanach. O! Tak, i to jest, ale to są, tak prawdę powiedziawszy... A to chcesz to są dwa inne instrumenty. Wy już gracie? One są inaczej zrobione. Idziemy tutaj rzeźnie. No dobra, to dlaczego ten Evil Twin? A to zupełnie przypadkiem. Pamiętam, że kiedyś przy właśnie płycie Impressions in Blood przyjechał nowy z Music Info, rozmawiał z Grześkiem i Grzesiek był po prostu, dał mu gitarę, żebyśmy sobie je obejrzeli. Czy one nam się podobają, może byśmy byli zainteresowani współpracą. I powiem szczerze, jak wziąłem tą gitarę, tego Evil Twina do ręki, ona mi strasznie przypasowała. I nowy mówi, wiesz, jak chcesz, to możesz się zatrzymać, już nawet teraz, nie? I to już była ta amerykańska wtedy też? Nie. To była właśnie dokładnie ta gitara. Aha. To była ta gitara. Czyli ile czasu ją masz? No praktycznie od momentu, kiedy Impressions in Blood była nagrywana. Od momentu, w tym samym dniu, kiedy nagrywaliśmy teledysk do utworu Hallelujah. To wtedy właśnie na plan tego teledysku przyjechały dwie takie same... Dwie takie same gitary przyjechały i po prostu miałem do wyboru. Jeżeli jestem zainteresowany posiadaniem tej gitary, to sobie mogę je po prostu wziąć do domu. I taka była geneza tego. A potem podczas właśnie współpracy z Grzegorzem Rybickim Grzesiek powiedział, że za punkt honoru uznaje to, żebym miał też jeszcze jedną taką gitarę, ale z custom shopu.
No ja się ucieszyłem, bo ja chciałem mieć zawsze gitarę z Custom Shopu. Ja wiem, że one są fajnie zrobione, są wykonane, ta jakość jest na pewno inna. No i tą gitarę po prostu po jakimś tam, nie pamiętam dokładnie po jakim czasie, tam nie wiem, minęły może 2 miesiące, może 3, ja tą gitarę po prostu dostałem. Tylko fakt faktem, że tamta gitara ma troszeczkę inny gryf. Po prostu ma inny gryf. To niby są dwa, to niby są te same modele, ale tamta gitara po prostu jest inaczej wykonana, ale jest potwornie wygodna, tak naprawdę. Znaczy i ta, i tamta jest wygodna. A dlaczego wziąłeś tą, a nie tamtą na trasę? Dlatego, że to chyba sentyment. Jak sobie zobaczyłem tą gitarę na teledysku, a praktycznie te ostatnie momenty, gdy grałem je w Vaderze, no grałem na tej czerwonej. Mhm. Bo generalnie ona dla mnie, uważam ją za po prostu instrument lepszy od tej, na pewno. Ale tak mnie, kurczę, powiem szczerze, taki jakiś, nie wiem, sentyment wziął i tak mówię, pokaż. Nie, no wezmę tą gitarę jeszcze raz. Jezus Maria, no. Ona ciężko jest, tak? Strasznie ciężko. Bo ona jest cała z mahoniu po prostu. Aha. To jest mahoniu. No wiesz, no to jest deck, tutaj jest chyba nawet więcej niż w Les Paulu jeszcze, nie? Dokładnie, jeru. Ona jest ciężka, ale ja lubię ciężkie gitary i powiem szczerze, że mi to bardzo odpowiada. Dlaczego EMG? Dlatego, że gdy po raz pierwszy zagrałem na pick-upach EMG, to je po prostu pokochałem. To jest jedyny powód i praktycznie używam tylko EMG i będę używał na pewno. Masz dosyć wysoką akcję strugą tak naprawdę, ja nie? No, dla mnie jest okej. Dla mnie jest okej. Fajny jest ten wzorek, jest taki, wiesz, fajny, tak, nie? Tak. No, model jest bardzo fajny. One są wycofane już z produkcji, także gitara w sumie to jest no, taki rarytas w tej chwili. Można je jeszcze kupić gdzieś tam na eBay, jak krążą te gitary, ale powiem szczerze, już coraz rzadziej. Na jakim wzmacniaczu grasz teraz tą trasę? Tą trasę gram na Marshallu 2000, ale używam oprócz tego jeszcze Fractala. Czyli z Marshalla 2000 tak naprawdę nie korzystam z preampu, tylko preampem jest właśnie Fractal, tak, AX8. I praktycznie z tego Marshalla no, używam tylko końcówkę mocy i paczkę. I to tyle. A tak naprawdę wszystko leci z Fractala. I ten Fractal też wspomaga ci studio domowe, w którym to jest... No w tej chwili, znaczy ja powiem tak, ja tego Fractala mam w sumie dosyć niedługo, bo mam go zaledwie parę miesięcy i jeszcze tak naprawdę na nim nic nie nagrywałem, ale wiem już dzisiaj, że jeżeli będę nagrywał jakiekolwiek gitary w studio, jakikolwiek nowy materiał, no na pewno będę używał tego Fractala. Powiem szczerze, zakochałem się. Zakochałem się, Fractal po prostu dla mnie, no niszczy Fractal. Jest po prostu, kurde, fajnym urządzeniem i na pewno przy nim zostanę długo. To chyba tak jest, że każdy ma jakieś takie swoje preferencje, nie? Jeden do Kempera, drugi nagle, wiesz, Fractala i to tak jak ze wzmacniaczami. No a poza tym jest to duża wygoda też na koncertach, bo ja mam wszystko pod nogą. Mam po prostu podłogę, mam ileś tam przełączników i pod tym kanałem mam to, pod drugim kanałem mam kolejną rzecz i to jest strasznie wygodne. Ja nie lubiłem nigdy mieć dużo kostek, różnych takich efektów naćkane, tylko lubiłem mieć wszystko takie po prostu, tak jakby, no po prostu w podłodze, w pedalboardzie, nie? Że to ale używasz na przykład właśnie jakichś, nie wiem, efektów przestrzennych, tak. Czy to jest czyste, gitara, tak jakby jeden, wzmacniacz? Tak jak mówiłem, no na jednym kanale to mam po prostu brzmienie rytmiczne, czyli to jest tylko i wyłącznie preamp i to jest brzmienie przesterowane, a na drugim to jest kanał solowy, no to tam już używam reverbów, tam używam delay, żeby te solówki po prostu były takie przestrzenne, szerokie i no, żeby było po prostu super, no, żeby to było tak jak jest na płycie. Także tak to wygląda. No i nie korci cię, żeby wrócić do takiego, wiesz, no bo, że tak powiem, z niebytu. Tak. Znoszenia listów, wiesz, czy tam czegokolwiek w Royal Mail nie robisz, czyli z normalnego życia. Tak. Wiesz, nie poszedłeś w tym momencie, wchodząc za tą scenę, znowu tą ścieżką, że znowu, wiesz, mała salka w Mill Hill Broadway, znowu gdzieś tam jakieś, wiesz, tylko jest od razu ten strzał, nie? Nie posmerało cię to trochę, żeby jednak, wiesz, iść w tym kierunku gdzieś tam? No wiesz, nie będę ukrywał, że dobrze się czuję na tej trasie i że no brakowało mi tego. Wiesz, w momencie, kiedy ja tego nie robiłem przez ileś tam lat, ja po prostu o tym nie myślałem. I w sumie takie spokojne życie, stabilne, bo wiesz, normalna praca na etacie to jest stabilizacja przede wszystkim. To jest bardzo, bardzo wygodne życie, ale po iluś latach jednak no, zdajesz sobie sprawę z tego, że praktycznie ty nic nie tworzysz. Ja całe życie zawsze coś tworzyłem. No a w tej pracy nic nie tworzę. To nie jest tak, że ja tej pracy nie lubię. Naprawdę ja ją lubię. Ja bardzo lubię tą pracę i ona jest fajna. Tylko, że muszę robić jeszcze coś na pewno oprócz tego, na 100%. I na pewno nie doprowadzę do takiej sytuacji, że będę miał teraz już kolejną przerwę w graniu po tej trasie. No nie, no zostaję na pewno, wiesz, będę... No mam po prostu swoje plany, których jeszcze dzisiaj nie chcę zdradzać. Ale wiesz, mam nagraną swoją płytę. Przede wszystkim no, muszę się tym zająć natychmiast, jak przyjadę. Muszę już to doprowadzić do końca i no, z muzyką na pewno pozostanę na bank, na 100%.
A także myślisz, że jakbyś tutaj... Wracam! A myślisz, że jakbyś tutaj nie wrócił i nie zagrał tego, to nie byłoby tego drygu? Czy jednak by to gdzieś tam cię... Wiesz co, ja po prostu... Skądś gdzieś by to się wzięło. Nie, no jest potrzebny bodziec. No. Jest potrzebny bodziec i taki kop, że wiesz, że nagle jest cel. Znowu to masz i wiesz, i do czegoś podążasz. Coś chcesz zrobić konkretnego i coraz bardziej zbliżasz się do tego celu. To jest w życiu potrzebne. Ja to troszeczkę zatraciłem, no bo praktycznie, no wiesz, nie było mi to potrzebne przez ileś tam lat. Nie? Bardziej się skupiłem na tym, żeby moja sytuacja, wiesz, w innym kraju była stabilna, żeby zadbać o edukację moich dzieci, bo to było dla mnie najważniejsze. A teraz, gdy to wszystko już tak naprawdę jest ogarnięte, no mam czas na to, żeby wrócić po prostu. Mhm. Także, tak jak mówię, no wracam. Czekamy. Zobaczymy za 2 lata. Tak. Za 2 lata się spotkamy, może wiesz, na jakimś... Wracam, nic się już nie zmieni. Fajnie, dobrze to słyszę, że to my, no, energia i nakręcenie... To mogę obiecać. Nic się już nie zmieni. Czy oprócz gitary? Oprócz gitary. Gitara tak. Może się jeszcze jakaś zmieni. Nie, no gitary to się na pewno zmienią jeszcze, bo dojdą nowe na 100%. Jestem teraz w trakcie rozmów z pewnymi firmami, które... O, aż tak! Tak, a nie, tak, ale to tak, rzeczywiście... Tak. Dostałem po prostu parę propozycji, muszę teraz to przebrać. To jest rzeczywiście na grubo. Tak, tak. No, dlatego tak jak mówię, no wracam. No. Elegancko. Zgrubiliście, nie? Trzymaj, bo ja już nie mogę, dla mnie już jest za ciężka. Nie? A ja z przyjemnością. Ale będziesz śpiewał też w tym projekcie, czy... Tak, w tym projekcie będę śpiewał, tu jestem odpowiedzialny za wokale i tak. Umieć jednocześnie grać na gitarze i śpiewać, tak? Tak, ja sobie Czy musiałeś się tego nauczyć? Ja muszę i tak się tego nauczyć, tych piosenek, bo ja je dawno temu nagrywałem, ja połowy rzeczy to po prostu nie pamiętam, tylko że ja mam to wszystko nagrane w śladach. Ja te ślady sobie odsłuchuję i wiesz, i po prostu, czy nawet w całości jak słucham piosenki, to ja biorę gitarę i gram. Tylko powiem szczerze, że ja w tych te gitary, one są nagrane tak bardzo często, że jedna gra gitara to, a druga gra zupełnie co innego. I ja sobie, wiedząc, że będę śpiewał w tym zespole, to te gitary dosyć sprytnie sobie zaaranżowałem. Czyli tak naprawdę jedna gitara gra dosyć takie proste partie, a druga gra partie bardziej wymagające. Czyli na koncertach, no ja będę grał więcej tych prostszych partii. Oprócz solówek oczywiście. Masz już kogoś na oku do grania? Tak. Ale nie zdradzam. Ale czyli to się wszystko już klei? Dobrze. Klei wszystko. A to będzie polonijny skład? Niekoniecznie. Nie ma to znaczenia. Nie ma to dla mnie znaczenia. Czy to będą ludzie z naszego kraju, czy nie. No ja bym wolał raczej, żeby to byli ludzie z UK, z tego względu, że łatwiej byłoby nam po prostu ogarnąć próby i ewentualne wspólne pierwsze koncerty. No, na pewno pierwsze koncerty. Może być tak, że są to ludzie, którzy mieszkają w Londynie i środowisko polonijne jest dosyć duże, nie? Oczywiście, ja po prostu mówię, no tak jak ci mówiłem, narodowość nie ma znaczenia, ale wolałbym, żeby to byli ludzie raczej z UK, po prostu, którzy mieszkają w tamtym kraju. Będzie nam łatwiej to wszystko tak naprawdę zaaranżować, skomunikować, zrobić próby razem. No to jest ważne, bo takie jednak rozjazdy, kiedy musisz, wiesz, powiedzmy tam latać z Polski do Anglii, wiesz, na próby. To już lipa, nie? To przede wszystkim i logistycznie jest, wiesz, ciężko rozwiązać, koszta są duże. No, wiesz, no nie masz też tak kontaktu z tym drugim człowiekiem. Ja czasem jednak jest warto się spotkać, pewne rzeczy, wiesz, przegadać po prostu face to face, nie? No wiesz, nawet czasem może, mimo tego, że ten materiał jest nagrany i gotowy, może nawet gdzieś tam czasem coś zmieni, czy się dogadać tak, jak mówisz, kto ma co zagrać, tak? Tak, dokładnie. Bo to może też w ten sposób wyglądać. A jakieś plany sprzętowe związane z tym poza gitarami jeszcze? Będzie to cały czas fraktal, czy jednak gdzieś... Na dzień dzisiejszy to na pewno będzie fraktal i nic nowego. Także fraktal mi po prostu ogarnia wszystko to, czego potrzebuję w tej chwili. Także nawet nie próbuję nic innego, bo nie ma sensu. Fraktal mi tak pasuje, że w zupełności mi wystarczy na tę chwilę. A powiedziałeś, że się bardziej teraz zajmujesz cudzą muzyką niż swoją. To co to oznacza? Miksujesz, tak, byłem masterujesz? Tak, no? Dokładnie. Byłem po prostu zajęty bardziej pracą w studio i robiłem nagrania innych zespołów, a nie swoje. Dlatego też w momencie... Kiedy miałem, powiedzmy, tam wolny czas, no to nie poświęcałem tego swojego wolnego czasu na swoje rzeczy, tylko po prostu robiłem cały czas coś innego. I te moje rzeczy cały czas odsuwałem na plan dalszy. Ale w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że jeżeli po prostu no tak ma wyglądać moje życie, to ja nigdy swoich rzeczy nie zrobię. I po prostu robię, w tej chwili praktycznie miksuję od czasu do czasu coś tam. Jeżeli coś mi się spodoba, jest fajny materiał, to czasem z ludźmi się dogaduję, mówię, dobra, okej, mogę ci tą płytę zmiksować. Nie? A czy to jest tylko i wyłącznie muzyka metalowa, czy nie tylko? Nie tylko.
A takie totalne jakieś odloty od muzyki metalowej też robiłeś? Znaczy, była to muzyka gitarowa. Mhm. Tak, robiłem na przykład, tylko że właściwie to nie był miks, no bo to ciężko zmiksować jest jedną gitarę, ale robiłem chyba nie ostatnią, ale przedostatnią płytę Iwana Dobsona. To jest taki gitarzysta, no tam fingerstyle. O. Po prostu, on fajne rzeczy gra koleś, tylko że to była jedna gitara, tylko i wyłącznie. To tutaj zajmowałem się masteringiem, bo ponieważ znamy się dosyć dobrze i przy okazji jakiegoś koncertu w Londynie właśnie, tak się żeśmy zgadali i on właśnie mówił, no nie ma kto mi robić tych płyt, wiesz, tam ja masteru nie umiem robić, to wiesz, czy mógłbyś to zrobić. A ponieważ no, zmasterować, kurde, wiesz, no samą jedną gitarę, no to jest stosunkowo prosto. Także powiedziałem, że spoko, pomogę ci, zrobię ci to i to właściwie była taka rzecz, no najbardziej niemetalowa, którą zrobiłem. Reszta to raczej głównie zespół metalowy, no bo w tym gatunku poruszam się najlepiej. No właśnie, a no. Czy jest tak, że na przykład, wiesz, i no ksywa, tak, Mauser. Tak. Otworzyła ci jakieś, że ludzie cię cały czas jeszcze, wiesz, no bo umówmy się, no Vader jest zespołem polskim, okej, okay, tak, ale tak. Jest zespołem znanym na całym no świecie. Tak, czy byłeś rozpoznawalny tak, w tym środowisku tak, cały tak, czas, tak, gdzieś tak. To cały czas miało jakiś no tak, wydźwięk, tak? Tak, 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 tak. I cały czas miałem te niewygodne pytania, kiedy wracasz, co robisz, a dlaczego nie grasz, a czemu to zrobiłeś? Nie no, to tak było po prostu, wszyscy się mnie pytali. Mhm. Skąd taki pomysł, żeby nagle nie grać? W ogóle, wiesz, robić coś innego. A dlaczego, wiesz, poczta, w ogóle jak mogłeś? Na twoim miejscu nikt w życiu bym tego nie zrobił, wiesz, no... Ludzie też trochę nie wiedzą, jak ciężki to jest kawałek chleba, ile to jest wyrzeczeń. Dokładnie, poza tym ja też musiałem odpocząć. Aha. Naprawdę, ja się przez ten okres, wiesz, naprawdę my intensywnie graliśmy przez te 11 lat mojego funkcjonowania w Vader. Ja się wypaliłem po prostu przez ten czas. Ja musiałem naprawdę sobie zrobić przerwę. A dzisiaj wracam, bo mam pełną energię, no. Muszę ją spożytkować. Wiesz, ja dam, wy mi dacie swoją. No widać to, widać. Tak, widać no, mówię, no nie będę ukrywał, co będę ukrywał. I uśmiech, i wiesz, no, cały czas jest no, para. No oczywiście, nie? Dokładnie. Jest fan, o to chodzi. Zemdlałeś ze szczęścia, jak Peter zadzwonił i powiedział, żeby nie, taki na początku, pomysł? Nie, na początku to w ogóle tak, wiesz, bardzo... Czy nie chciałeś? Nie. I ja i on przyjęliśmy to tak po prostu bardzo na spokojnie. Czekaj. Czyli wiesz, jest pomysł, owszem, chcemy obaj to zrobić, ale sobie tak, wiesz, jeszcze... Prześpijmy się z tym po prostu, nie? Że generalnie owszem tak, ponieważ to jeszcze wiesz, no to był taki dosyć, powiedzmy, odległy plan, bo to było wiele, wiele miesięcy przed w ogóle, wiesz, przed informacją, że ta trasa już, wiesz, jeszcze nie była nawet zabukowana wtedy. No, ja sobie tak, wiesz, mówię, że no kurde, fajny, w sumie super pomysł, ale tak z drugiej strony tak myślałem, kurde, czy ja dam radę po tylu latach, tak naprawdę, tu wiesz, to wymaga też pracy. Ale tak siadłem, zastanowiłem się, co musiałbym zrobić, żeby temu sprostać. No i po prostu nakreśliłem sobie plan, co muszę zrobić i zacząłem to robić. Powiedzmy, po 3 tygodniach wiedziałem, nie ma problemu, to jest po prostu do zrobienia i ja to zrobię. No i wtedy już wiesz, telefony już ty, jedziemy, robimy po prostu. On też coraz wiesz, coraz więcej tych telefonów, coraz więcej wiesz, rozmowy o tym wszystkim. Wiesz, ja już widzę, że z jego strony no energia po prostu, wiesz, już... Aż tryska, nie? No ja też już widzę, że kurde, ja już też się nie potrafię opanować. Tu wiesz, niby na spokojniaczka, wiesz, rozmawiam, ale już w środku już pulsuje, już buzuje, nie? A potem już przestałem to ukrywać, on też w ogóle, gramy człowieku po prostu. Ty, a miałeś takie momenty, że czegoś nie potrafiłeś zagrać, musiałeś się strasznie natrudzić, coś zapomniałeś? Nie, no miałem takie momenty, że wiesz, powiedzmy, wziąłem gitarę, zacząłem robić, znaczy słuchać tych utworów, wiesz, z płyty, ale okazywało się, że wiesz, gram i nagle, kurde, co ja tam grałem tak naprawdę? Wiesz, no słyszę na płycie, ale tam są rozjazdy, jedna gitara gra to, druga ta, kurde. Pamiętam, że w tym momencie grałem, ale kurde, jakie to były dźwięki. Ale to przyszło z czasem, tak naprawdę, bo wiesz, poćwiczyłem ten utwór. Czyli lekcji dzień... u pająka nie musiałeś nie, brać? Nie. Choć polecam, bardzo dobry nauczyciel. Oglądałem, jak prowadzi lekcje, pełna profeska, naprawdę. No Marek, kurde, no ma zacięcie chłop, ja nie mam. Marek, profeska. 100% profesjonalizmu. Także jeżeli chcesz się nauczyć dobrze grać na gitarze, Marek tylko, tylko Spider, nie? Piszesz, dzwonisz, grasz. Nie, mam paru znajomych, którzy, wiesz, nie, no, bardzo jakieś tam to trochę lekcji tak, wzięli tak. I rzeczywiście... Nie, no to nie pomaga. Ja widziałem, wiesz, no, to w jaki on pracuje z ludźmi, no to powiem szczerze, no to tu chylę czoła przed nami. Wiesz, to no, w ogóle jest fantastyczny gitarzysta, no co tu nie gadać. Podoba ci się w Anglii? Bardzo. Uciekasz jeszcze gdzieś dalej, czy już zostajesz w Londynie? Zostaję. Ja wróciłem 3 lata temu. No ja nie wracam. Nie, wiesz co, powiem ci szczerze, jak jestem w Polsce za każdym razem, to jednak wiem, że no nie dobra, ale bym tu mieszkać. Wiesz, przyzwyczaiłem się już po prostu do zupełnie czegoś innego. Tam jest po prostu inaczej.
No mnie się akurat standardy mnie się, tak akurat ułożyło, że... Ja nie mówię, że tam lepsze czy gorsze, mi po prostu odpowiada. Wiem o czym mówisz, bo generalnie no, są to dwa zupełnie inne światy. To jest inna mentalność. Mnie tak się trochę ułożyło, że jednak też się tego bałem, no i mi się jakoś tam udało, nie? Ale no wiem, że dużo ludzi na przykład po takim okresie jak ja jestem teraz, to wraca z powrotem do Anglii. Tak. Mnie nie ciągnie. No i ja z tym nie mam problemów po prostu. Mm-hmm. Mi się w Anglii podoba i generalnie ja wiedziałem, że jak ja tam pojadę, znaczy jak wyjeżdżałem, to nic nie wiedziałem, ale jak już tam pobyłem, to wiedziałem, że to mi po prostu pasuje bardzo. I że bardzo bym chciał, żeby tak było w Polsce. Jakby tak było w Polsce, to ja bym tu wrócił od razu natychmiast. Ale no niestety znaczy? Jeszcze tak nie jest. Właśnie. Może będzie. Tutaj mamy ten, dobra. Bo nam tak, zgasła nam jedna kamera i tak nie wiem, jak bardzo te hałasy nam przeszkadzają i co z tego wywiadu tak naprawdę tego wyszło. Nie, mamy niby tutaj te mikrofony, więc coś tam się, wiesz, z trzech źródeł coś tam się wykombinuje. Dwa ostatnie pytania. Przesłanie do ludzi grających na gitarze? No przede wszystkim nigdy nie przestawaj grać na tej gitarze. Nie słuchaj innych, jak ci mówią, że nie potrafisz, czegoś nie zrobisz. Tylko po prostu ćwicz, a to zrobisz. To jest bardzo proste. Nie poddawaj się złym emocjom. To jest najważniejsze. A drugie pytanie z zupełnie innej beczki. Czym jeździsz? W tej chwili czym jeżdżę? Oj, mam stary samochód, który muszę wymienić, ale w tej chwili jeżdżę jakimś tam Chevroletem. Także, ale mam automatyczną skrzynię biegów. Także ale amerykańskim czy koreańskim? Nie, koreańskim. Koreańskim? Tak. A jakim? Bo ja szukam Chevroleta. To jest chyba Kalos? Kalos? Aha. Tak, Kalos. Zabawiam. Nie, no stary samochód do miasta taki po prostu, żeby nie wiem, skoczyć na zakupy, dojechać tu, dojechać tam. Ponieważ żyję w dużym mieście, muszę mieć mały samochód. Ale w sumie już doszedłem do wniosku, że jednak chcę duży samochód, także ten na bok idzie już i biorę nowy jakiś. A czy jeszcze tak poza konkursem, czy jak ci ludzie mówią, że na przykład w Warszawie albo gdziekolwiek indziej są korki, to śmiejesz się z nich, że przyjedźcie do Londynu i zobaczycie korki? Znaczy generalnie Warszawa jest zakorkowanym miastem, dlatego że cała infrastruktura drogowa jest gorzej zbudowana niż w Anglii tak naprawdę, ale u nas są potężne korki, potrafią być potężne korki. Tylko że akurat tam, gdzie ja mieszkam na obrzeżach Londynu i tam tego takiego zatłoczenia nie ma, tak naprawdę. Te ulice są stosunkowo szerokie, no w centrum jest potwornie, ciężko się jeździ w centrum generalnie. Ja czasem jeżdżę do centrum samochodem, jak naprawdę muszę gdzieś tam, ale staram się tego unikać, bo ta komunikacja miejska jest na tyle sprawna w Londynie, że można spokojnie samochodów uniknąć, ale no tak jak mieszkam w domu, no to samochód jest mi po prostu potrzebny. No muszę dojeżdżać do pracy, muszę pojechać do sklepu zrobić zakupy, muszę na przykład powiedzmy pojechać po dzieci do szkoły, no bez samochodu jak bez ręki. Kiedyś dawałem sobie z tym radę, no ale mieszkałem w małym mieście, dzisiaj no nie wyobrażam sobie życia bez samochodu. Bardzo poproszę pana o wysyłanie mi tego wszystkiego, co pan będzie robił. Tak, zrobię. Ja bardzo chętnie będę o tym ludziom materiał dalej. Jest gotowy. Będę bardzo chętnie o tym ludziom dalej mówił i opowiadał, że się dzieje i trzymam kciuki za to, żeby się działo. I myślę, że to, co się tutaj. Ja już widziałem próbę. Będzie dobrze. Będzie bardzo dobrze. Będzie dobrze. Dziękuję. Tak. Dziękuję bardzo. To jeszcze nam się udało. Tu jeszcze pokażę, patrzcie, mam nawet kostki swoje takie sygnowane. Nie, bo ja się zabieram tu. Vader. Mauser, mój podpis. Ja zabieram tę kostkę, to moja kostka. Dziękuję. Dużo tam na pa. No na razie, cześć, trzymajcie się. Dobrze było? No kurwa, pewnie że dobrze. Cześć, wyroczniko. Bardzo dziękuję. No, ja wreszcie się udało, no, nie? W końcu. No, wielkie propsiory dla wszystkich, którzy dotarli do końca. Jeżeli dotarliście do końca i chcecie udowodnić, że tutaj jesteście, to jeżeli niczego już takiego wcześniej podczas tego wywiadu nie powiedziałem, bo nie pamiętam, bo czasami tak się zdarza, no to generalnie jeżeli chcecie już naprawdę udowodnić, że jesteście w tym miejscu, to napiszcie. Ten Evil Twin, ta gitara tego Washburna, to czyja to jest sygnatura? I będzie super ultra wypas. Dziękuję wszystkim za to, że już zostawiliście łapkę w górę, że już subskrybujecie ten kanał. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, bo przyciągnęła was osoba Mausera, wiedzcie, że być może ja nie jestem death metalowcem i być może noszę czapeczkę z flapjackiem i wyglądam trochę, wiecie, hip-hopowo, ale szacunek wielki dla polskiej sceny metalowej mam. I na tym kanale znajdziecie wiele wywiadów z osobami z tejże sceny właśnie, na które oczywiście bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Przypominam wszystkim, że gitara jest najważniejszą ze sztuk, a ten kanał łączy, a nie dzieli i na tym kanale mamy do siebie właśnie szacunek. I tak samo jak ja mam szacunek do was, że oglądacie, tak samo wy miejcie szacunek do mnie za to, że robię chyba dobrą robotę. Tak wszyscy mówią. Słuchajcie... patronować można oczywiście, tak jak już mówiłem, patronować można i bardzo serdecznie do tego zapraszam.
W tym miesiącu oczywiście jest również zabawa dla patronów. Główną nagrodą jest przetwornik firmy Vermilion i można sobie wybrać, jaki się chce. Od siebie polecam model Xantyp. W ogóle polecam przetworniki Vermilion, bo są naprawdę rewelacyjne. Nagrodą również jest 3 sztuki, czyli generalnie są 4 takie nagrody w tej zabawie. Takiej przepięknej koszulki Ula Clarice, Ula Clarice. I firma Wool właśnie zrobiła takie koszulki, już była koszulka z Bobem Marleyem, jest jeszcze z Amy Winehouse, a dzisiaj już typowo gitarowo, czyli Jimi Xandrix, tak? A wszyscy, którzy dołączą i będą jeszcze bardziej wspierać, bo tym bardziej teraz to wsparcie jest potrzebne, gdyż mnie tu nie ma i generalnie zniknąłem z social media i nawet nie kręcę odcinków i w ogóle, a koszta lecą, więc pomóżcie mi w tym, żeby ten kanał się kręcił i pomóżcie mi w ewolucji gitarowo-październikowej. Dlaczego cały czas mówię ewolucji gitarowej? Ewolucja październikowa się nazywa przecież to. Ewolucja październikowa, czyli moje zniknięcie troszeczkę takie i odcięcie się od kręcenia, od tego codziennej ciężkiej harówki tutaj YouTube'owej. Słuchajcie, piękną pracę mam, dzięki wam. Dziękuję oczywiście, bardzo żartuję i mówię oczywiście ironicznie. Spełniliście moje marzenie totalnie, ale w tym momencie, ażeby było jeszcze lepiej, poszedłem do szkoły i się uczę. I Konrad Jeremus, niejaki z gitar Harmony w Łodzi, pomaga mi w tym, ażebym się nauczył grać na gitarze. Nie wiem, jakie są te rezultaty, bo jak do was mówię, to jeszcze się nie uczę. Natomiast no, już pewnie dzisiaj palce bolą. Jeżeli dołączycie w październiku do Patronite'a, to jest jeszcze dodatkowa taka zabawa i nagrodą jest taki oto Tascam interfejs. Bardzo dziękuję. Lista patronów w tym momencie przed wami. Oczywiście przypominam o tym, że czekam na wasze końcówki samochodowe. Jest to dla mnie bardzo ważne, żebyście te końcówki kręcili. Oczywiście przypominam o tym, że można zajrzeć na mój OLX i coś ode mnie zakupić i to też jest forma pomocy kanałowi, bo ja i tak większość kasy przeznaczam na sprzęty gitarowe i na to, żeby to wszystko tutaj działało po prostu tak, jakbym chciał, na tip-top. Oczywiście zapraszam do sprawdzania wszystkich linków do zniżek, jakie wam pozałatwiałem w opisach, chociażby pięknej zniżki w Riffie, z której też jakaś tam kaska idzie do mnie, więc robiąc zakupy, a i tak na pewno jakieś struny na przykład kupujecie, możecie też w ten sposób pomóc. W podobny sposób można pomóc, kupując w Guitar Center, a oczywiście również sobie możecie pomóc w postaci tego, że załatwiłem wam mnóstwo zniżek na różne rzeczy, w sklepach gitarowych głównie, ale też na Wola właśnie, więc sprawdzajcie te linki w opisie i wiecie, no może skorzystacie, życzę wam tego, żebyście skorzystali. Oczywiście przy okazji również zapraszam do serwisu Gitarowa Mgła w Łodzi i dziękuję wam jeszcze raz za to, że jesteście i generalnie dobranoc, końcówka samochodowa, yo. Powiem wam, że te wrosty tutaj to jest coś pięknego. Po prostu, naprawdę. To niby jakieś, nie wiem, czy to Getz, czy Amica. Któryś z tych, nie? Takich Hyundaików małych. No i generalnie bardzo, bardzo popularny widok. Tam kapliczka. Tutaj mały, fajny domek. No ale tym to już chyba nikt nie jeździ. Chociaż jak widzieliście na przykład po Sejczęcie, no to jeżdżące takie też się tutaj wydarzają. Więc powiem wam, Agios Stefanos polecam z całego serca na wakacje. Jeśli szukacie spokoju, ciszy, fajnej plaży, fajnego morza, fajnych widoczków, to ja wam polecam Agios Stefanos. Bardzo serdecznie. A teraz go dopiero ładnie widać.